Witam widzowie serdecznie. Jesteśmy obecni na High League'u i spotkaliśmy Amadeusza Ferrari. Lamborghini teraz jedzie. Ciekawy. Tam jest mojego wzrostu, jest taki... Edwa Arena. I co, zaczynamy chyba klip, nie? I waleczki. Warto przedstawić skład dzisiejszego vloga, jest z nami Galik to. Galik! A najlepszy od końca na Turbo Kozaku. Bez kitu. Jest z nami też Wojtek. Siemano. I ja oczywiście. A teraz witam najlepszą publiczność! My rozpoczniemy już w tym momencie pierwszą walką. Pana Człowieku! Ale pierwsza walka na High League. Przepraszam, może zdjęcie? Z panem Maciejem? Ze mną? A, no może? No jak? No jak? Nie ma. Mamy to. A mój pozdrowienia naszego kolegę Minimata? Jest. Pozdrowienia naszego kolegę Minimata? A my nagrywamy odcinek How much is your outfit? Ludzi na High League'u. Chciałbyś pokazać swój outfit? Za ile? Opisać? Będę ci kurwa, jakbym chociaż miał co opisać. No ale to... no, masz co? Masz lewisa. No. Dobrze, to już zacząłeś to? Tak, zaczynamy. How much is casual outfit? Co masz za kanona? Canon 2000 EOS 2000D. Masz mieć jeszcze jedno z tym. Z piwkiem. A ja bym chciał takie zdjęcie. Ja nie wiem, czy ja na pewno chcę to trzymać. No, git, bez lipy. I mi jest takim gitem, takim mega spoko jest. No, nie chcę. Słabo się czuję. Działa? Gituba. Ale że jest giga koksem jesteś. Najlepszy. Kupon obstawiony? Dawaj, no. Alberto czy Dubia? Alberto chyba. A jak to jest z papieroskiem? Tak to, możecie. Nie psuje trochę wizerunku? Nie psuje to wizerunku? Stary, a czy ja wyglądam na gościa, który się przejmuje swoim wizerunkiem? Nie. Ja jestem sobą po prostu, no mam, wiesz, wyjebane, nie? No i gij. Ja nie muszę wyglądać, wiesz, elegancko i ludzie lubią, wiesz, naturalnych ludzi, nie? Pytanie, no. Czy to teoretyczne, ile ma pan boku? Człowiek, to są zwłoki. Jesteś takiej duże. Ja jestem chłopem po 40, kurwa. To już, wiesz, ja już ten temat mam za sobą. A ile na ławie? Na ławie? Bo ja nigdy koksów nie brałem. Na kartoflach 195 kg. Wow. No, AJ wiecie, jest na 80. Liście po łyżekę złamałem kiedyś, mi się zdarzy głowę. No to ja nie. A cień szczególce. Zaprezentujemy starych. A co jest? Co to, ale idziemy po Lexi? No bo nie, bo ten, no proszę do stający, no bo sobie będę... To trzeba ty poczekać, się napierdalają!
gdzie przegram. Niestety. Dziewczyn, gdzie my wychodzą patrzące, nie? Ale nie wiem, czy widziałeś na tybunach, była jakaś dziewczyna laska? No, ale to niektóre takie też są. Wiesz, oni nie widzą. No, kiedy metrów zawalczysz? Kolejna walka? Zawalczę? Nie wiem, zobaczymy. Na razie spokojnie naderwałem wiązadło w kolanie i odpoczywam, wiesz? Ale pozdrawiam wszystkich widzów. Widzujcie Medusę, bo jeszcze będzie głośno. O, prawie obiekty rozwaliłeś. Powodzenia. Będzie okazja, to przyjadę. Pamiętasz wroga? A, wyskidu. Tak to my, dokładnie. Kiedy kolejna walka? Trzeba. Jego pytajcie. Kogo? Szef. Pytają mnie, kiedy kolejna walka, co on mi odpowiada? Kolejna zemna. Kolejna. Tak? Nie, pomożemy teraz. Tej sorki, też można zdjęcie? Można. Nie, no dobra. Czekajcie, ja reklamuję Pepsi. Dawajcie teraz, kurwa, nie płacą. A z tyłu jest tyskie? Co teraz? Wytniesz, dawaj. Dobra. Dobra. Widziałaś walkę Alberto kontra Dubiel? Widziałaś? Widziałaś walkę? Widziałam. A kupon obstawiony? Tańce drillowe. Raz ćwicz na teledysk już. Dawaj, no. Dawaj, love. Drillowe takie, o, na kuszko. Ja chciałem ten, no. Drill, jakieś drillowe. Dziewczyny znalazłem. Dla nas takie powodzenie. Dobra widzowie, bo zbliżamy się do końca, to już jest koniec. Jechaj, Niku. Oddzieli nam jedną walkę, nie? Bo Marek walił, że ze względu bezpieczeństwa. Już wytłumaczę, o co chodzi. Na trybunach była taka zadyma, że chyba 40 albo więcej osób się nabierało i tam było naprawdę grubo. Jeden gość dostał bombę i leżał na ziemi i długo nawalało. Ciekawie było naprawdę. Gali też chciał się bić, ale go nie puściliśmy, nie pozwoliliśmy mu. No, ale mówię to szczerze, bo jak dla mnie, dwóch na jednego jak jeszcze leży i go biją po głowie, to jest niefajne. Noc w Ergorenie. Nie frajerskie. Klasko, noc w Ergorenie robimy. Chodzimy? Dziadzio! Big Jack, nie masz psychy, piwa wyzerować, nie masz psychy. Piwo, nie masz psychy. Piwa nie wyzerujesz dla nas. No. Co ty, ty chcesz, żebym ja zerował piwo u ciebie na jakimś kanale, ty kurwa. Urwij się, kotwory. No, dobrze. To bez kamery. Jak ty wyzerujesz, to ja pójdę, kupię następne i też wyzeruję. Ale kasy zamknięte. Ale ja prowadzę, to nie mogę zerować. A to my otworzymy kasę. Spoko, kasy to tam. Dobra, cały chuj do przeskoczenia. Dygasz. Dawaj, co? Dawaj, piwo i... A widzisz, czy nie chcesz iść, nie chcesz. Ja? Jak wyzerujesz całe, to ja też pójdę. Ale ja prowadzę auto. Specjalnie kupię całe piwo i je wyzeruję. Jak wyzerujesz te,
to nawet dwa kupię. No dawaj, Galik. Nie, Laskos, co? Piwo wyzer. Piwo zeruj. Nie ty, ale tobie to... On... Ty się nie liczysz do zakładu, morga. Osa ciężki jesteś, przecież ty można ważysz... Ty sam ważysz tyle, co oni wytrzymują. Ja ulany jestem. Ja nie mówię, że ty ulany jesteś. Ale ja jestem ulany. Ja mówię, że oni są chudziarski. On jest lżejszy ode mnie. O 5 zł, wiem ci piątkę. Oj, chuj, ale dobra, ktoś wylał. Ktoś wylał. Oj, pozwól. Raz, żeby je pan no i po piwie. No i koniec zakładu, piwo wylane. O dobra, dziewczyny, sama się do powiedzenia. Pozdrawiamy widzów naszych kolegów. Pozdrawiamy, wbijacie na mojego Instagrama, nie? Nie, ale ja chcę wiedzieć, gdzie jestem, chcę zobaczyć w Gdańsku. No mi jest no, tam kurwa! Tam będzie w Sopocie. Nie, tam będzie w Sopocie. No mówisz tam. Czyli gdzie w końcu jesteśmy? Tam, a teraz w tym momencie jesteśmy gdzie? W Gdańsku? Gdańsk, Sopot, no. Nie, w Gdyni jesteśmy. Czyli nie! Tak! Nie. Tak. Czyli jesteśmy nie. Na równi, teraz nie, jesteśmy nie, nie, na równiku. Nie, tak, nie. Jak, to znaczy, a tutaj Gdańsk, a tutaj jest Sopot. A może jestem nigdzie po prostu. A tutaj jest tak nigdzie, wiesz? A jak grałaś o kurde. Nie, no rozwaliłaś teraz wszystkich. Wszystkich rozwaliłaś. Mogę. Jeszcze na drugi? Co? Co? Co mam ci napisać? Dawaj. Dawaj. Popis, dawaj. Jaki? Dobra, to na lasul. Napisz masz małego. Na ręce ja bym chciał. Tak. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Hajlik zakończony. Szybko się skończył, jedna walka niestety mniej. No, trwało 3 godziny, ale myślę fajnie, zrobiliśmy sobie fajne zdjęcia, fajne foty. Fajnych ludzi poznaliśmy i zobaczyliśmy. Zobaczyliście wszystko w odcinku. Właśnie Szulce też był, ale kazał nam bez wywiadu. Tam też jest suba, lajka i bijcie nasze Instagramy też, żeby zobaczyć jakie zdjęcia. Twój Instagram, Galika Instagram. I tutaj Wojska Instagram i mój Instagram, bo też się zareklamuje, gdzieś tu będzie. Czy podoba gala? No tak szczerze, w sumie większość walk nie widzieliśmy, bo chodziliśmy cały czas szukać ludzi. Odwołali walkę Denisa. Czy tak patrzysz? Nie no, nie masz po to oczu, nie? No, się patrzy jak do typi, ja nie wiem, niech wypi***a. No podsumowując, jak nie byliście nigdy na gali, warto pojechać, fajne wspomnienia. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie. Siemano! My ciągle tacy sami, zwariowani. My ciągle tacy sami na pani gru. I praca w pizdą, tak znów. Było super.